Nazywają ją matką chrzestną punk rocka. Bohaterką 159 odcinka mojej serii jest Patti Smith. Jeżeli chodzi o Patti Smith, nie mam dużo. Dwie płyty, ale wśród tych dwóch płyt najważniejszą, którą wydała, debiutancką, Horses, która ukazała się w roku 1975 nakładem wydawnictwa Arista. Zdecydowanie ta płyta w pełnej, jak to się mówi, w całej rozciągłości zasługuje na laury i bez problemu znajduje się do dzisiejszego dnia na listach najlepszych albumów. Zdecydowanie ja debiutancki album Patti Smith Horses uważam za najlepszy. Później bywało już różnie. 1C06297237 Arista Records. Od tej pory macierzysta wytwórnia Patti Smith. Natomiast kolejną płytę, którą posiadam, jeżeli chodzi o tą artystkę, to płyta Easter. Zaraz ją pokażę. Tylko właśnie, tu jest ten problem, że te okładki niektóre już się nadają, po prostu wołają o remont. Dlatego jest problem często, żeby umieścić je z powrotem, płyty w okładkach. Easter. Tutaj to jest, według tego co udało mi się sprawdzić, trzeci album grupy. Patti Smith Group już to wtedy się nazywało. Dokładnie. I tak jak mamy tutaj, mówię, kolejną Aristę. 1C064-60561. Również ciekawą płytą jest jedna koncertówka Utopia, czy jak ona się tam nazywa. No tego w każdym razie nie mam. Mam tylko te dwie płyty, jeżeli chodzi o Patti Smith.